Witam bardzo serdecznie, z tej strony AS18. Znaczy, czas na rozwiązanie konkursu. A w międzyczasie chciałbym wam podziękować, tylko to przekręcę, za 6,5 tysiąca wyświetleń w prezentacji postaci. I jak widzicie, 124 łapy w górę, no 8 w dół niestety, no ale nie wiem dlaczego, no ale trudno, może się komuś nie spodobało. No to wejdziemy w filmik. I zaraz... Dobrze, zapauzujemy i zrobimy losowanie. Oczywiście wygrają trzy osoby, niech tutaj tylko telefonik przyzumuje. Bardzo dobrze. Load comments robimy. No i zobaczymy, znając życie to pewnie też moje komentarze wylosuje. No dobra, to nie przeciągajmy i zobaczmy, kto zajmuje trzecie miejsce. Biorę udział w Project X, oby tak dalej. No widzisz, Mano, nie powiem. No to wygrałeś, znaczy zajmujesz trzecie miejsce, czyli te księgi i potki oczywiście. Czyli pierwsza osoba już mamy. Czas na drugą, czyli jajka, że tak powiem. Biorę udział Desukot lub Demonki. No znaczy... Chodziło o jedną postać, no ale... No już trudno, liczę, że jakoś dogadamy. No to gratulacje. I teraz finałowa, czyli pierwsze miejsce. Kto wygra? Riba? No jeszcze raz. Kto wygra? DJ Ango. Proszę bardzo, wygrywasz Riba 20 średnich. Oczywiście gratulacje. Ci, co nie wygrali, to oczywiście nie martwcie się. Liczę na to, że w przyszłości będą kolejne konkursy. No tak. I teraz możemy przejść do głównej części odcinka. Jesteśmy z powrotem, zobaczymy co weźmie, nic nie weźmie. Mogę powiedzieć, że ostatnio też był właśnie event rybacki. Mam też taki nawet króciutki klip, akurat nawet GM się tam na nim znalazł. No i trzeba przyznać, że liczyłem, że więcej osób będzie. Ale bardzo się cieszę, że ten event był, bo jak sobie przypomnę, jak był on, ile to lat temu było? 7 lat temu? Jak był event, to praktycznie w tym samym miejscu to no cała masa ludzi tak stała. Gdzieś pamiętam na naszej klasie mam screena, ale bym pokazał, ale tam praktycznie nic nie widać, tak rozmazane jest ta nasza klasa, tak popsuła te zdjęcia, że no nie ma co pokazywać. O, co wyłowiliśmy? Rybkę mandrynkę. No nic. No może od razu przejdźmy tam, gdzie trzeba. Mogę powiedzieć, zanim tam dojdę, to, że miałem też małe PvP. Byłem w czasie zmieniony w potwora chyba Goepae, o ile dobrze pamiętam. No trzy postacie, wiadomo, załatwiły mnie. Ale wiadomo, założyłem mniej więcej takie swoje słabe EQ na PvP. I... No i właśnie poskładałem te dwie osoby. Więc problemu praktycznie nie było. No dobrze, Miszoleczko, co tam u ciebie? To co? Pewnie nie będziemy przyciągać, tylko po prostu otworzymy rybki. Bo właściwie przez ostatni tydzień nic się nie wydarzyło. Robię karty potwora. Jestem blisko trzech potworów, żeby zdobyć trzecią gwiazdkę. Ale nie będę zdradzał. Najwyżej będę mógł się w coś zmienić, to w następnym odcinku to pokażę. No nic, to mamy aktualnie 46 ryb. I chyba tak, chyba je otworzymy. No, mamy 45 grasi, no i jedną rybkę mandrynkę. I jeszcze pokażę wam, jakiego karpia Miszelka złowiła, bo praktycznie ona uratowała honor rodziny, bo przez 2,5 godziny łowiłem, czy może tam dwie, i trzy razy branie było, ale nie mogłem niestety nic złowić. Bo albo trzy razy tylko było branie na karpia, albo było branie na właśnie takiej karasie. No nic. Jak to się mówi, poszły konie po betonie. To chyba otworzymy. Zobaczymy, co tu się posypie. Chociaż 11 odcinek to już jest, to i tak za bardzo się nie spodziewam, że coś tu ciekawego poleci. No i tak to właśnie wygląda. Czyli pewnie na tym będziemy mogli zakończyć. Bo właśnie jak to mówiłem, nic się ciekawego nie wydarzyło. Ładnie, a ryba mandaryna? No... Szczerze to liczyłem, że może jednak Anusz coś, jakaś małż poleci.
No tak. Odcinek jako taki. Jedynie cieszę się, że. A, właśnie zapomniałem powiedzieć, ktoś nawet wyrzucił taki dzwon. Plus 9. To teraz praktycznie dla bufki dałem. Ma wachlarz plus 9, teraz ma miedziany dzwon plus 9. Ale czy ja coś z tym dzwonem zrobię? Nie wiem. Może na razie po prostu zostawię ją u niej, to będzie miała przynajmniej. No nic, to chyba. Na tym zakończymy. To chyba nawet bardzo krótki odcinek to był. Ale no to jeszcze raz, jak coś, to gratuluję zwycięzcom. Mam nadzieję, że zgłosicie się oczywiście po nagrody, bo macie miesiąc czasu, żeby się zgłosić i odebrać nagrody. No nic. To my się oczywiście z wami żegnamy. Dziękuję za oglądanie i do zobaczenia.